Chciałam wam powiedzieć, że osobiście spotkałam Jezusa Chrystusa. Osobiście spotkałam Jezusa Chrystusa. A powiem wam jak i powiem wam, co się stało. Co się stało? Wiecie co? Miałam fantastyczne życie. Studia za granicą. Miałam wszystko, to ludzie się starają. I prezentowałam tak jak wy. Lubiłam imprezować. Myślałam, że to jest esencja życia. Że o to chodzi. Żeby użyć tego życia jak najbardziej, jak najmocniej. Żeby wyczyścić wszystko z życia. Ale wiecie co? Okazało się, że wstawałam rano po tych imprezach i czułam pustkę. Czułam pustkę. Źle się czułam. I wiecie co? Ta pustka nigdy nie odchodziła. Kolejna impreza nie pomogła mi z tą pustką. Kolejna impreza nic nie zmieniła. Okazało się, że ta pustka przerodziła się w depresję. I kiedyś powiedziano mi na spotkaniu podobnym jak to, powiedziano mi o Jezusie Chrystusie, o żywym Bogu. O żywym Bogu. Ponieważ miałam depresję, byłam na psychotropach, brałam antydepresanty i dalej imprezowałam, dalej próbowałam wyciskać wszystko z tego życia. I wiecie co? Dwa lata chodziłam do różnych terapeutów, psychologów, psychiatrów i nic mi nie mogło pomóc, nic. Ta dziura, kiedy wstajesz rano, kiedy budzisz się rano, ta dziura pustki. Jakie to życie ma sens? O co tu chodzi? O co tu chodzi z tym życiem? Nic mi nie pomagało, ale któregoś dnia taka grupa jak ta pomodliła się o mnie. Pomodliła się. Ja uznałam, zgodziłam się z tym, zgodziłam się z tą informacją, którą mi powiedzieli. Powiedzieli mi, że Jezus Chrystus to nie religia, że Jezus Chrystus to nie chodzenie do kościółka, że Jezus Chrystus to nie jedzenie opłatka, że Jezus Chrystus to nie próba bycia dobrym, że Jezus Chrystus to nie staranie się, że Jezus Chrystus jest dobry i jedno spotkanie z Jezusem może zmienić moje życie. I moment, jeden moment, kiedy przyszedł Duch Święty, kiedy przyszła moc na moje życie zmieniło się. Jeden moment z Bogiem, jeden moment z Duchem Świętym, jeden moment z żywym Jezusem wszystko zmienił. Zmienił całe moje życie. Bo Bóg jest żywy. Bóg to nie regułki. Bóg daje pełną satysfakcję życia. Bóg daje coś, co ten świat nie może dać. Bóg to esencja życia. Bóg to pełnia. Bóg to zdrowie. Ja bardzo proszę, Bóg jest super. Bóg jest super, ale Jezus Chrystus jest źródłem życia. Ewangelia jest bardzo prosta. Ewangelia jest prosta. Jezus Chrystus powiedział, jeżeli nie narodzisz się na nowo, jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie uznasz swojego grzechu i jeżeli nie uznasz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, nie ujrzysz Królestwa Niebieskiego, a możesz ujrzeć Królestwo Niebieskie już tutaj. Ewangelia jest bardzo prosta. Jeżeli uwierzysz w swoim sercu i wyznasz swoimi słowami, że Jezus Chrystus jest Panem, że Jezus Chrystus jest Twoim Zbawicielem, będziesz zbawiony, będziesz uzdrowiony, będziesz ocalony. Bo Jezus Chrystus jest życiem, Jezus Chrystus jest zbawieniem. I tylko w Jezusie Chrystusie możesz dotknąć nieba już tu na ziemi. Amen.